Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. I jako, że ostatnio pokazałem wam dość sporo, jeżeli chodzi o nową serię kart z LEGO Ninjago, swego czasu również zrobiłem live'a na kanale, więc jeżeli chcecie, to nadróbcie, bo jest zapis. No to dzisiaj pomyślałem, że pokażę wam i odkopię nieco moich starych dzieł. Tak się mniej więcej prezentują. Dlatego dzisiaj się tym zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, to będzie na pewno dość specyficzny odcinek i zastanawiam się, jak go rozpocząć tutaj w jakiś dobry sposób, ale może na początku pokażę wam, a właściwie to przedstawię wam taką anegdotkę do tego odcinka, po prostu jak to się wszystko zaczęło. Kupując magazyn głównie z LEGO Ninjago, ale nie tylko oczywiście, od Blue Ocean, wcześniej jeszcze od Media Service Zawada, tak jest, ponieważ są to moje dzieła od 2019 roku, no to zainspirowany tymi oto rzeczami spróbowałem zrobić własne magazyny. Muszę się również do czegoś przyznać, że nawet do dnia dzisiejszego u mojego taty, wśród moich elementów, buduję sobie własny serial, tak jest. Własne zestawy, troszkę przerabiam te starsze, troszkę sobie dobudowuję nowszych. No i coś w tym stylu pokazałem na moim kanale jakiś miesiąc temu przy okazji przedstawienia wam takiej bazy mojej głównej, gdzie pojawiła się również moja minifigurka. No i tam mogliście troszkę się przyjrzeć temu tematowi, też to było u mojego taty nagrywane, aczkolwiek to nie jest wszystko. Taka konsystencja właśnie tej serii to są gazetki, które robiłem dla moich dziadków od roku 2019, plakaty, nawet seria kart, więc temu się za chwileczkę oczywiście przyjrzymy. No dobrze, tak więc może zacznijmy sobie dwóch plakatów, które zrobiłem. Takim najbardziej ikonicznym dla mnie jest to dzieło. Czyli rzecz jasna, ja w moim starym stroju ze starego awatara. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Zostało to zrobione 11 lutego 2019 roku dla mojej babci, dla mojego dziadka. Tutaj oczywiście sobie troszeczkę, można powiedzieć, zerżnąłem te ostrze czasu z Ninjago, aczkolwiek je troszkę zmieniłem kolorystycznie, bo mamy tutaj ostrze granatowe, niebieskie, czerwone i z tego co widzę jeszcze jakieś czarne. Oczywiście już nie pamiętam, jakie one miały moce i tak dalej, ale pamiętam, że moimi wrogami w tamtym okresie, w tamtym czasie byli jajogłowi, tak jest, tak sobie to mniej więcej wymyśliłem. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o figurki, również takie robiłem sobie kiedyś, dałem dwa wężony z 7. sezonu Ninjago, taki element, który mam z każdej strony po prostu jednego studa, jest to jeden na jeden klocek oczywiście, tutaj jeszcze takiego jednego groszka z przodu jako oko, a tutaj na górze jeszcze dawałem jajko z LEGO Jurassic World i to wyglądało po prostu jak głowa, to przypinałem do zwykłego ciałka LEGO, no i wychodził pan jajogłowy. Tu oczywiście jest moja karykatura, nie wiem, czy to w sumie nazwać karykaturą, ale oczywiście wersja z LEGO z tym uśmieszkiem zadziornym. Oczywiście teraz na ekranie pewnie wyświetlam wam moje stare logo, stary awatar, żebyście sobie mogli to porównać. No nie wiem, czy to wygląda jakoś tak oko w oko, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Od tyłu w sumie nic nie ma, chciałem wam to tylko fajnie pokazać. A drugi plakacik powstał nieco później, z tego co pamiętam. Tutaj już jest taka moja mała ekipa, że tak powiem. Tu jest mój stary kolega ze szkoły, jeszcze z podstawówki od 1 do 5. Nazywa się Peter, tego nazywałem. Tu jest moja mama. Tu jest chyba moja babcia, albo na odwrót, nie pamiętam nawet. To ja nie wiem nawet, ale tutaj jest. Kto to jest właściwie? To jest chyba kolega mojego kuzyna. Wtedy to robiłem z kuzynem, a tutaj jest mój kuzyn z takim berłem. Jeszcze ma pelerynkę i tak dalej. To oczywiście jestem ja, jeżeli ktoś by nie skumał. Taki strój też miałem z LEGO, bo on był z tego co pamiętam z takiej serii dżunglowej z LEGO City. Tutaj dałem mu jakiś taki oszczep, a tu jest jeszcze jedna dziewczyna z mojej starej szkoły. Mamy również tutaj przedstawienie LEGO Świat Kamila, rzecz jasna, bo jak żeby inaczej. Od tyłu nie ma zupełnie nic, więc takie dwa plakaciki sobie swego czasu stworzyłem. To teraz może lećmy do tych większych nieco dzieł. Tak sobie teraz myślę, że właściwie to ta tematyka magazynów robionych przeze mnie nie jest wam taka obca, ponieważ kiedyś na moim kanale również pokazywałem wam dwa magazyny, z tego co pamiętam, serii LEGO LSK, którą sobie wymyśliłem. Głównie zaczęło się od tego, że wtedy robiłem pracę na konkurs CV Oliwiera, a potem już tam troszeczkę to rozwinąłem, aczkolwiek to nie jest ta seria LSK taka prawidłowa. Ta seria LSK właśnie zaczęła się w 2019 roku około. No i można powiedzieć, że pierwszym magazynem takim już takim fajniejszym nieco było to, ponieważ oczywiście nie pokażę w dzisiejszym odcinku wszystkich magazynów, jakie zrobiłem kiedyś, bo tego jest naprawdę ogrom. Moi dziadkowie mają wszystko w takim fajnym kartonie schowane. Policzyłem od nich tam powiedzmy z 7, może 8 magazynów, więc tutaj wszystkiego wam oczywiście nie pokażę, ale może zaczniemy od tego. Tutaj widzicie również zdarte coś od taśmy, ponieważ od tych magazynów często dodawałem jakieś dodatki, na przykład figurki, które potem zresztą zabierałem. Jest również karta z chyba trzeciej albo czwartej serii kart LEGO Ninjago, ale wydaje mi się trzeciej, bo czwarta to była ta z łowcami smoków. Jest to oczywiście czarna karta Luka,
Kunindama, złowroga moc. Okej. No i tutaj z tyłu jeszcze dałem plakat z Nexo Knights. Nie wiem dlaczego, ale od tego się mniej więcej zaczęło, że troszeczkę zżynałem z Lego, ale później oczywiście już wprowadzałem swoje własne produkty. No i na początku jeszcze zżebrałem o kasę od dziadków, tak wstyd się przyznać, ale po prostu im to przynosiłem, tam chyba mi 5 zł zadawali, czy coś takiego, nie pamiętam już dokładnie. Babciu, jeżeli pamiętasz, ile dokładnie brałem za te magazyny, daj znać w komentarzu, to może zrobię więcej. U góry widzicie oczywiście napis Lego Siatka Mile, że tak normalnie napisane Lego na czerwono, czemu by nie, wydanie specjalne. Tutaj jeszcze ten napis, bycie duchem było straszne, no bo oczywiście, no trzeba było zerżnąć z 5. sezonu Ninjago, nie? Plakat Lego Nexo Knights, niespodzianka i figurka Omegi, również nazwa zerżnięta z Ninjago, ale figurka już całkiem moja, że tak powiem. No znowu jakaś naklejka, tym razem z Lego Movie 2, tu jeszcze widzicie jakiś opis na stronie 5, niespodzianka. Ja to pierwszy raz przeglądam od 2 lat, więc możecie teraz poczuć się tak jak ja, bo ja tego nie widziałem już dawno temu. Tu są jakieś zadania, oczywiście magazyn nie jest długi, bo ma tylko je wyłącznie 3 kartki z tego co widzę, albo 4. Tutaj widzicie jeszcze jakieś fakty o sezonie 13 mojego serialu, w ogóle mój serial podzieliłem na 3, no kurde, na 3 rozdziały. Był 13 z rozdziału 1, to z tego co pamiętam. Na początku sezonu Kamil dostaje truciznę, przez którą staje się duchem. Omega odnajduje wszystkie bronie poza jedną. Kiedy Kamil staje się duchem, musi zawalczyć z Omegą. Wtedy Omega staje się legendą, co? Opis Omegi. Pół duch, pół człowiek. Straszne czerwone oko. Oko, co? Jedno ramię z eterycznej skały. No tak, bo wtedy chyba się wkręciłem w sezon 5, z tego co pamiętam. W kolejnym magazynie minifigurka taty Kamila z jetpackiem. Plakat na kolejnej stronie. Okej. No to tak, tak powiem, tu jeszcze pierwszy magazyn, który wam tutaj pokazałem. Jest on takim totalnie chyba pierwszym, który stworzyłem. Chociaż już sam nie wiem, może to nawet był pierwszy. Dalej poukładałem sobie to od numerów, które zaznaczałem po lewej stronie. Zobaczcie, tutaj mamy już numer 3 na rok 2019. I to już jest całkiem bardziej, można powiedzieć, moje to po prostu, bo tutaj nie dodawałem już chyba rzeczy z Lego, tak jest, tylko tworzyłem je sam. Łotry chyba nie lubią zimy, bo pamiętam, że ten sezon, kiedy tutaj stworzyłem, to właśnie był w tematyce zimy. Były wtedy po prostu, gdzie to się otwiera, aha, od dołu. Były wtedy po prostu taki etap zimowy, gdzie się na nartach jeździ, na desce i tak dalej. Tworzyłem właśnie taki sezon, nawet chyba nawet na kanale kiedyś wam to pokazałem, jak taki mały ludzki zestawik, ale już nawet nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. Co, jak się nazywa syn Mumi, Muminek? Jak się nazywa ptak z mózgiem, ptasi muszek? Boże święty, Jezus Maria, jaka żenada. Dobra, odkładam to sobie na bok, potem będę to wkładał tych koszulek, bo jeszcze tego troszeczkę jest. Dalej mamy numer 4 na rok 2019. Tu na okładce, z tego co pamiętam, chyba była moja mama, ale tutaj nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. Czemu on ma okulary? Moja mama nie nosi okularów. To chyba jednak nie może moja babcia, bo ja wiem. Tu widzimy collect them all. O, jaki byłem wtedy English, zobaczcie. Można skolekcjonować wszystkie deski. Jedna była dołączona do magazynu, a kilka innych było w zestawikach, które sobie sam robiłem. Beats Galet. Co? Polecam jak Siatka Mile. Nie, czy ja wtedy bawiłem się w polecanie firm do kredek i długopisów? Myślałem, że cokolwiek jest warte, Jezus Maria. Dobra, trochę mnie już cringe łapie, ale lecimy dalej. Tygodnik Lego Siatka Mile, numer 5 na rok 2019. Oczywiście 3 numery pod rząd. Podniebne przygody, do magazynu dołączono kartę Lego Siatka Mile Trading Card Game seria 2. A o tym nieco później, może jakoś pod koniec odcinka wam o tym pokażę, o tym pomówię. Tutaj mamy jeszcze właśnie tą kartę, jaką ją odzorowałem. Tutaj byłem chyba, z tego co widzę, taki piorunowy. Kolejne naklejki z Lego Ninjago, tutaj kolejna zbrojka. Aczkolwiek to wziąłem tylko i wyłącznie element od zbroi na Dekana i wtedy sobie wymyślałem, że to jest jakiś ważny chyba w tym moim serialu. No i to tyle w tym numerze, a w kolejnym dostaniemy kontynuację komiksu, opis zbroi, zasady gry i wiele więcej. I do magazynu dołączamy kartę Omega. Do zobaczenia. Mówi zły mistrz z 3. sezonu. Tu jest jakiś tył, a tu jest jakiś przód, pudełko na karty, które jest mniejsze niż karty. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejny numer, z tego co widzę, ma podobny, coś jest nie tak chyba. Bo zobaczcie, tutaj mamy numer 5 na rok 2019. A przed chwilą pokazywałem wam coś, co jest dokładnie 5 numer na 2019.
Aha, bo to jest tygodnik Lego Świat Kamila, a to jest normalny Lego Świat Kamila. Dobra, sam już nawet nie pojąłem tego. Wiecie, jakie to jest skomplikowane? Podniebny pilot, piorun Omegi i zielona karta. A katana, myślę, że. I tak, kolejny numer. Jest numer 9 na rok 2019. Darmocha we wrześniu. I to już jest naprawdę grube, więc tutaj pewnie się postarałem. Widzimy mnie i swego czasu również taki wizerunek był na moim kanale, jeżeli chodzi o mój awatar, więc tutaj troszeczkę jest właśnie takie, wiecie, crossover malutki. U góry widzimy Julka z dwoma mieczami, równa się odlot. Świetnie, naprawdę. Już odleciałem. Sezon 25 rozdziału pierwszego. Już na DVD Lego Świat Kamila. Bo tych sezonów robiłem praktycznie co tydzień u mnie i po prostu sobie też tak pisałem na tych magazynach wtedy. To jest naprawdę grube. Instrukcja. Tutaj widzimy jakieś kolejne zadania. Który hełm jest od tej postaci? Pokojojuj obrazki. Tutaj widzimy jeszcze nadchodzi mistrzyni bursztynu. Aha. Siła drużyny, tu widzimy również jakieś inne moce. Z tego co pamiętam, w tym teamie wtedy byłem ja, mój kuzyn, to był chyba mój tata, ale nie jestem pewien. Na pewno był jeszcze mój kolega ze starej klasy i właśnie ta koleżanka ze starej klasy. Dalej mamy jeszcze Kamil plus Złota Laska, kolejny magazyn już w październiku, a w nim, to co przed chwilą przeczytałem, pokoloruj i wytnij, pokoloruj i wytnij. Czyli dwa razy to samo, wow. Ale naciągałem na kasę. Ale to była darmocha, więc nie naciągałem na kasę. Okej, okay. A tutaj była ta figurka schowana z tego co pamiętam, więc fajnie. To akurat wymyśliłem, spoko. Numer 13 na rok 2019 to przedostatni numer, który wam dzisiaj pokażę, a potem przechodzimy sobie do serii kart. Widzimy tutaj Lego Świat Kamila. Wow, wszystko o tacie Kamila, twoja zabawka. I Lego Świat Kamila Gaming już na oficjalnym kanale. Aha, bo wtedy stworzyłem ten drugi kanał, który potem usunąłem, bo był naprawdę słaby. Średnio się rozwijał, więc no. Obława. Kolejna zrzynka z Ninjago. Nowy 22 sezon Lego Świat Kamila już na niego niedługo na antenie Cartoon Network. Spis treści. Ryba. Moc brak. Imię brak. Miłość brak. Instrukcja. I gotowe. A tutaj była figurka, tak jak wcześniej. No i teraz ostatni numer, który wam dzisiaj pokażę. To również jest numer Lego Świat Kamila numer 15 na 2019. Tutaj mamy tego gościa, o którym mówiłem, i mnie. Dwa plakaty i wiele więcej. No tak jak zawsze się pisze, żeby było fajniej. Lego Hidden Side. Jack i Parker zapraszają do świata Lego Hidden Side. Była jakaś reklama, okej. Czemu napisałem. Aha, się poprawiłem, bo to jest malutkie C. Idealny moment, żeby zakończyć przegląd prasy, który wam pokazałem przed chwilą. Tego jest naprawdę ogrom, a jeszcze uwierzcie mi, że jest tego więcej. Tak więc teraz przejdźmy sobie może do tych kart zapowiadanych wcześniej. Kurczę, jak tak teraz patrzę, to ten odcinek będzie trwał grubo ponad 20 minut chyba, ale dobra, nieważne. Mamy tu jeszcze troszeczkę do pokazania, więc się może sprężmy. Widzicie teraz przed waszymi oczami album kolekcji do kolekcji serii pierwszej Lego Świat Kamila Trading Card Game. Tak to się prezentuje. Na pierwszej stronie widzimy mnie, mega mnie, ultra mnie. I dalej widzimy jakiegoś mojego kuzyna. Później jest jakaś Rinona, pewnie zgapiona z Lego Chima. Okej, okay, tak więc tak wygląda album z przodu, a tak wygląda album z tyłu. I żebyście sobie nie myśleli, że to jest koniec dzisiejszego odcinka, ponieważ wydaje mi się, że zainspirowany tymi starymi dziełami troszkę mnie pokusiło i nudziłem się, więc stworzyłem kolejną serię kart, o której nawet chciałem zrobić osobny odcinek, ale wydaje mi się, że byłby to zły pomysł, bo po co? I jak już pewnie wiecie, z Lego Ninjago tak zawsze jest, właściwie to od dwóch serii tak jest, że dostajemy tak jakby uzupełnienie do starej serii kart, czyli tak zwany next level. Tak było w serii 5 i teraz tak będzie w serii 6, o której wcześniej wam już też mówiłem, dlatego też zrobiłem Lego Świat Kamila Trading Card Game Next Level Starter Set. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Mamy tutaj trzy rodzaje saszetek. Pierwszy jest tutaj w tym starterze, do którego potem przejdziemy. To są jeszcze dwie karty, które później wam pokażę, takie najrzadsze w tej kolekcji. Ale poza tym również są dwie saszetki, które mają po 9 kart. Ta ma 7 kart, a tutaj są 9. Czyli jedna jest srebrna saszetka, w której otrzymujemy 9 kart, w tym gwarantowane dwie karty bitewne. Jest również kod kreskowy, taki wiecie, z, no.
taki fejkowy. Tu widzimy również Lejuszt Kamila Trading Card Game Złota Saszetka, który jest 9 kart, w tym dwie karty limitowane. No jest też ten starter set, o którym wam wcześniej mówiłem. Tak wszystko rozwiązałem, żeby po prostu wszystkie karty wstawić do tych saszetek, oprócz tych dwóch najrzadszych. No i tak to implementuję, może wam to teraz pokażę od środeczka. Jeden człowiek, dwie moce. Dobra. Jeżeli ktoś by był ciekawy, to jeszcze właśnie te karty nawiązują do tego nowego sezonu, który sobie stworzyłem sam. Poza wizją oczywiście, więc tutaj jest kilka też. Jest jedna figurka, która pojawiła się na kanale właśnie w tej bazie, o której się mówiłem na początku jakiegoś odcinka. No i mamy tutaj właśnie rzeczy takie jak okładki do tego albumu tamtego, żeby było troszeczkę takie, wiecie, odświeżenie. Lego się taka mija następny poziom Trading Card Game. Nie robiłem kolejnego klasera, tylko po prostu tam przełożę tą okładkę zaraz i tyle. Tu widzimy rodzaje kart, czyli karty limitowane UV, Next Level, bitewne postaci artefaktów i dwie najrzadsze karty w całej kolekcji, czyli Burst Battle, wybuchowa bit. A tak prezentuje się tyle okładki, czyli jeden człowiek, dwie moce. Tak sobie wymyśliłem, że mam i ogień, i pioruny, bo kiedyś, niegdyś właśnie po prostu powiem wam, że w moim kanonie było tak, że właśnie była taka postać Kyle, który miał moc piorunów i po prostu on je potem przekazał, jak zginął, więc no. Tutaj widzimy również te trzy karty, które są w tym zestawie startowym, czyli Limited Edition Kamil i Limited Edition Diablor, czyli taki główny złoczyńca z poprzedniego mojego wymyślonego sezonu, oraz bitewny Skeleton Ghost. Ok, mamy również trzy saszetki, tak jak mówiłem, jeszcze tej wam nie pokazałem, czyli 7 kart. Zwyczajna saszeteczka, w której po prostu byłyby te karty. Ja tak przed chwilą powiedziałem, właśnie starałem się, żeby wszystkie 24 karty plus te karty bardziej specjalne zmieścić do wszystkich saszetek, by potem po prostu ich nie szukać gdzieś tam po jakichś miejscach i tak dalej. Sobie to troszkę tutaj tak ładnie rozepnę, żeby tego nie zniszczyć, bo to oczywiście potem lecie do mojej babci i do mojego dziadka. Tak jak zresztą te poprzednie rzeczy, które widzieliście przed chwilą, które wam pokazywałem na przykład z 2019 roku. I otwieramy sobie saszeteczkę, no to wszystko tutaj oczywiście przedstawię. Mamy skrzyżowane katany. Tak wygląda tył w ogóle kart, czyli Lego się taka miała Trading Card Game Next Level. Dalej jest Dr. Mustache, czyli oczywiście Pan Wąs, Dr. Wąs. Troszeczkę są właśnie ci wojownicy wzorowani na Nindroidach, po prostu. Miałem te figurki z Legacy, to sobie troszeczkę je przerobiłem. Mamy również zadowolonego Skeleton Ghosta i Trading James. W ogóle James to był mój stary mistrz, stary sensei, ale teraz jest również w mojej drużynie. I waleczny Maxon. Maxon to mój kuzyn w takiej wersji, takiej, wiecie, srebrnej zbroi. No i tu również mamy Trading Kamila, czyli Trading mnie, oraz Next Level James. To są te karty Next Level, które również widzicie, tak prześwitują tym fioletem. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o tą saszetkę. Tu było 7 kart, jak już pewnie widzieliście. To sobie może tak otworzę, bo tutaj jest to przyczepione na zasadzie zszywacza. Nie chcę tego zniszczyć, ale i tak będę musiał. Dobra, to zniszczę, a tamtą po prostu zostawię sobie i tyle. Robiłem to 2 dni temu, więc mam takie małe, może też nie wiadomo, co o tym jest, ale już nieco pamiętam tych kart. Tu jest Casual Kamil, czyli oczywiście ja w wersji normalnej. Szaman Ognia. W najnowszym sezonie mojej produkcji właśnie jest tak, że jest taki Szaman Ognia, który ma swoich wojowników i oni zabrali mi po prostu moce, dlatego mam przez chwilę tylko i wyłącznie pioruny. Tu są jego wojownicy, czyli Ognisty Stwór 1. Jest również Next Level Maxon, czyli tak jak mówiłem wcześniej, mój kuzyn. Oraz Grafter z poprzedniego sezonu mojej produkcji. To jest taki człowiek, który się spalił i potrzebował nowej technologii. Stworzył sobie taką zbroję, stworzył sobie również hełm. No i po prostu on stworzył również swoją armię wojowników. Diablor to jest postać z przedostatniego mojego sezonu wymyślonego. Przywoływać Diablora dzięki niemu po prostu przyszedł na świat. Oraz Limited Edition Maxon i Limited Edition James. Tak jak mówiłem, to jest złota saszetka, w której występują dwie karty limitowane. No i ostatnia to srebrna saszetka. To też spróbuję jakoś tak, no, żwawie otworzyć, ale i tak chodzi mi bardziej o szybkość niż o... A, to się samo otworzyło. To nawet nie było dobrze spięte, więc to też zostawię na potem. Tutaj mamy kartę Next Level Kamil, czyli Next Level ja oczywiście. Trading Maxon, Ultra Droid. Tutaj jest Skeleton Ghost, chciałem to przewracać, oczywiście tak to w takiej kondygnacji występuje ta karta. Randomowa broń, płomienny stwór oraz zrelaksowany James i bitewny Diablor. I bitewny Kamil. Właśnie ten strój, tą zbroję widzieliście na moim odcinku z tą bazą, co wam mówiłem wcześniej. No i tu już jest ta karta, którą widzieliście również przed chwilą. No i teraz może wam pokażę taką najrzadszą, takie najrzadsze połączenie dwóch kart z tej kolekcji, czyli Burst Battle Kamil kontra
Kyle. Oczywiście potem, tak jak mówiłem, odzyskałem od niego te moce. Z tyłu to wygląda tak oczywiście. To się potem łączy. Taki fajny napis. Lego Siatka Mila Trading Card Game Next Level. No i tak to wygląda również od przodu. Podoba mi się to w sumie. Fajnie, że to wymyśliłem. Oczywiście, no nie jest to, że wymyśliłem, bo to jest taka mała zrzynka od tych kart. To jest akurat seria piąta z Lego Ninjago. Tu widzimy ultra pojedynki cyfrowego Lloyda kontra Richiego. I tak właśnie to jest taka mała zrzynka. Ale ogólnie no myślę, że ultra pojedynki to jest fajna rzecz, więc warto coś takiego również robić. Znaczy ja nie jestem jakimś takim, wiecie, wyspecjalizowanym tworzycielem kart. Głównie zrobiłem to dla babci i dziadka, ale i tak wam pokazałem na kanale, bo wydaje mi się całkiem fajny z tego odcinek wyszedł. Wydawać to mi się może, ale to oczywiście wy należycie do grupy osób, które muszą sprawdzić i ocenić, czy ten odcinek wam się spodobał. A jeżeli wam się spodobał, to oczywiście zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału. Byście zobaczyli kolejne odcinki, które wam się spodobają, bądź też nie. To też zależy od was. Ale oczywiście, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to oczywiście też was zapraszam do tego, byście zostawili łapeczkę w górę po sobie, by po prostu więcej osób zobaczyło ten film i by po prostu bym wiedział, że takie odcinki wam się spodobały, że takie odcinki wam się podobają. No to jest, znowu przeciągam i tyle razy gadam to słowo podoba, że już nawet nie wiem ile razy to powiedziałem. Ale jeszcze chciałem wam pokazać coś na koniec odcinka, czyli gazetkę Motoroty. Oczywiście z mojego serialu, który kiedyś robiłem na kanale. Tak więc tak szybko sobie przez to przejdźmy. I tyle właściwie, to koniec. Ale chciałem to tylko pokazać, bo jest to całkiem ciekawy wynalazek, który mnie zrobiłem. Taki jeden o numer Motorotów. 4,99 wtedy kosztowało, więc ktoś by z was kupił. Nie wiem, nie wydaje mi się. Tak więc jeszcze raz wam wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego mojego odcinka. No i napiszcie komentarze, czy taki odcinek również był potrzebny na tym kanale, czy raczej zapychaczem był takim malutkim, czy jednak się dobrze tutaj bawiliście. Trzymajcie się, cześć.